Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Zwerto, jest kolejny odcinek na moim kanale, zagram sobie dzisiaj Beat Battle na serwerze hypixel.net i widzimy się już na arenie, moi drodzy. Okej, moi drodzy, zostało 5 sekund do startu areny i gramy dzisiaj na promodzie zgodnie z waszymi zaleceniami. Ponieważ powiedzieliście, że mam zagrać na promodzie, gdyż iż ponieważ tutaj nie ma czegoś takiego... Czekajcie chwilę, Medieval, ja bym sobie Medieval wybrał z chęcią. Czy mam jakieś super woty? Park, ewentualnie park. O, to jest dobry temat, park. Myślę, że coś w tym temacie zrobimy. Ogólnie promod cechuje się... Arcade końcowo. Ja was proszę. Promod cechuje się tym, że mamy około 10 właśnie minut na zbudowanie wszystkiego. Nawet nie około, a szczerze mówiąc dokładnie 10 minut. I z tegoż powodu pomyślę tak. Zrobimy sobie taką maszynę arcade'ową, wiecie? Tak pomyślałem teraz. Będzie to najlepsze. Spodziewałem się, że będzie taki temat. Myślałem, że raczej wybierzemy park czy coś. Pozdrawiam cię, Lola, bardzo serdecznie. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okej. Okay. Standardowo przypominam o zostawieniu łapki w górę, moi drodzy, napisaniu komentarza i tak dalej, prawda, to bardzo ważne sprawy są dla mnie. No i dzisiaj jeszcze tak wspomnę tylko, że odcinek został przez was wybrany, właściwie tryb, który dzisiaj gramy, został przez was wybrany na karcie społeczności. Także przypominam, żebyście sprawdzali kartę społeczności co jakiś czas. Przedłużymy to jeszcze dwie kratki, wiecie. I z tej racji będziemy sobie dzisiaj grać właśnie na promodzie, moi drodzy. Czemu? Bo nie pisze tu nick budowniczego, jak się patrzy na budowlę. Także to jest coś dobrego, bo przypominam wam, że przy poprzednich arenkach, no... W poprzednim właściwie odcinku zdarzało mi się wygrywać tylko przez to, że ludzie widzieli, że ja to ja i dlatego na mnie głosowali, ponieważ mam tutaj rangę youtubera, tutaj chyba tylko data nie widać aktualnie, no jest on trynet jedynie, ale normalnie na lobby widzieli, że mam youtubera i z tegoż powodu na mnie po prostu głosowali tutaj, żebym wygrywał, co było takie trochę słabe, no. Jeszcze plus widzowie byli, to już w ogóle na mnie głosowali wszyscy, dawali mi te najlepsze oceny. A faktycznie część z was uznała, że no parę razy mogłem w ostatnim odcinku przegrać właściwie. Nawet nie parę razy, a dwa razy. Że były lepsze budowle ode mnie. No spoko, ja się z tym może i zgadzam, może i nie zgadzam. Uważam, że co nieco, to ja tutaj kurczę umiem zbudować, nie? Jakoś takoś to wygląda, moi drodzy. Aczkolwiek faktycznie uważam, że na ostatnim odcinku nie powinienem wygrać aż tyle razy, co wygrałem. To z tym mogę się z wami zgodzić na pewno, że no chociaż kurczę, no bele, no... No, raz mogłem przegrać. Raz mogłem przegrać. Ale okej, okay, dobra, kontynuujemy budowę. Także ja, moim pomysłem jest taka maszyna arcade'owa, co by sobie wyglądała. Buduję ją z wełny, bo w sumie typowy polski budowniczy, prawda? No to używa wełny, bo jest kolorowa, piękna. Nie no, wełna po prostu chyba najbardziej mi teraz będzie pasować do tego. Zrobimy sobie to. Fajny motyw jest, jakbym skopiował to, co jest na lobby w sumie, wiecie? Ale uważam, że mi się to nie uda. Okej, okay, tu już zaczyna się monitor nasz, także tu zrobimy sobie go tak. Mam nadzieję, że dosyć dobrze to odwzoruje. Jeszcze musimy zrobić przyciski w cztery strony. Będzie to taka... nie wiem, jaka to będzie gierka w sumie. Wiecie, tak się nie zastanawiałem nad tym. A może trzeba było nad tym najpierw pomyśleć. Ale mamy teraz strzałeczki, okej. Okay. Zróbmy sobie tak i przycisk damy tutaj. Tutaj bardziej damy przycisk, nie? To jest takie, wiecie, strzałki góra, dół, lewo, prawo i oczywiście szczał, nie? To będzie jakaś, powiedzmy, szczelanka typu kontra? Czy ja dobrze mówię, że kontra to była strzelanka? Nie wiem, możecie mi wspomnieć, jeśli ktoś z was jest na tyle dorosły, bądź na tyle młody i grał w to, czy kontra to jest strzelanka? Bo tak mi się kojarzy przynajmniej, tak kojarzy mi się, że ten tytuł gry jest akurat strzelaninką taką 2D poniekąd. Także okej, okay, mamy coś takiego. Mam jeszcze 6 minut, czyli naprawdę sporo czasu jeszcze do zrobienia czegokolwiek, prawda? Zrobiłbym miejsce na wrzucanie monet, wiecie? Także to można by zrobić tutaj. Aha. I teraz można by jakąś tabliczkę tutaj zawiesić. Tabliczkę, dobra. One game. Game, cyk, róbmy sobie tak. Mógłbym jeszcze tutaj w sumie, wiecie co, dać spację, bo tak słabo bez spacji. Także one, spacja, game. Dziękuję bardzo za suba. One, coin. Oh yeah. I mamy w tym momencie gierkę, moi drodzy. Tutaj jest normalnie giereczka. I co my możemy tutaj zrobić? W sumie, tak jak myślę, wiecie co, Mario byłby spoko nawet. Jakby zrobić sobie polskiego Mariana tutaj, także dajemy tutaj graski, chociaż one za chwilę chyba znikną. W tym celu musiałbym też zmienić kolor nieba, tak? Chyba w Mario było takie właśnie niebieskie. Także spoko. Nie wiem, czy Mario na takich zielonych automatach konkretnie było. Automatach, swoją drogą. Pozdrawiam cię, automat, bardzo serdecznie, jeśli oglądasz ten odcinek.
A wiem, że coś niecoś tam śledzisz na moim kanale, także możliwe, że akurat oglądasz ten odcinek, także stary, pozdrawiam cię. Jak coś, bo tworzę akurat takiego automata, moi drodzy. Dobra, tu sobie wykładamy to szybciutko. I teraz przydałoby się jakiegoś... No NPC to tutaj nie pasuje. Wiem co zrobię. Czekajcie, mamy tutaj głowę. Skills. Teraz Animals, Sessions, Animated, Letters, Mobs. Może jakiegoś moba wybierzemy sobie. Chociaż widzę, że tutaj coś się stało i kurczę główek nie ładuje. To jest chyba związane z tym, wiecie co? Że wczoraj wywaliło serwery Mojangu na chwilę. Także to może być to, niestety, jak to muszę ująć. Zrobimy sobie takiego po prostu ziutka. I cyk, tutaj prawda, takie skoczki. No i dalsze przejście to będzie w ten sposób. Nie, jeszcze możemy dodać cegły, żeby było widać. Bo taka chyba taka cegła to jest coś takiego typowego. Dziękuję za kolejnego subskrybera, moi drodzy. No i mamy piękną gierkę, szczerze mówiąc. Ej, fajnie to nawet wyszło. Wow, mamy dopiero... 4 minuty mamy jeszcze, w sensie. Chociaż wydaje mi się, że zrobiłem to troszeczkę za niskie, wiecie? Także no co możemy jeszcze stworzyć? Możemy stworzyć ewentualnie Pac-Mana. Najgorsze, że nie pamiętam, moi drodzy, układu planszy w Pac-Manie. A tak to bym sobie, kurczę, normalnie zrobił. Wiem, co możemy zrobić. Możemy takie duszki z Pac-Mana. To jest takie typowe dla arcade chyba. Tak mi się przynajmniej zdaje. Tylko znowuż chyba, kurczę, czy ja pamiętam, jak się je robiło? Na jednym z Speed Builders, z tego co pamiętam, właśnie się je robiło w ten sposób. Nie, to się jeszcze podnosiło chyba o jedną kratkę i dopiero teraz tak. Nie, to jest nadal za małe. Chyba jeszcze jedna kratka. A, teraz to nie wygląda. O, ale tak już chyba jest okej. Okay. Przydałoby się czarny użyć, prawda? Czarna wełna. Mamy takiego duszka. Tak nie do końca bym powiedział, jest to chyba za małe, wiecie? Dobra, zniszczymy go. Żeby nie ubrzydzać sobie tutaj teren dookoła. On chyba był większy, także raz, czekajcie, raz. Na 5 takich tych odnóży był chyba. Z tego co mi się przynajmniej może skojarzyć. Chociaż to może być za wielkie już teraz. Ha. Zaraz to zdefiniujemy i zidentyfikujemy. Tak, bardzo mądrze wypowiedziane słowo, cyferka. Tak, tak. Dobra, i tutaj robimy tak. Teraz cyk. Cyk. Ale nie do końca. Ale wiecie co, zostawię już go. W sumie no nie chcę mi się go pogarszać. Kurczę blade. Dobra. Mamy to. Co jeszcze takiego typowego może być z arcade'ami? Wydaje mi się, że w takich salonach typu arcade, z tego co przynajmniej wiem z filmów, moi drodzy, nie? Bo osobiście chyba jeszcze mi się nie zdarzyło w takim wielkim przynajmniej. Bo jakieś tam małe w galeriach czasami są, ale w takim wielkim mi się jeszcze nie zdarzyło. Zdaje mi się, że w takim typu właśnie arcade, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, przedłużymy o jedną kratkę, znajdują się takie maszyny te z kulkami różnymi, wiecie co, rzuca się z monety i wypada kulka. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, stworzymy sobie taki równy kwadracik, podniesiemy sobie to troszeczkę. Jakbym miał więcej czasu, szczerze mówiąc, albo na początku, stworzyłbym raczej kasę z tiketami, wydaje mi się, wiecie? Taką, gdzie się właśnie daje tam, powiedzmy, dyszkę i za dyszkę się dostaje, powiedzmy, tam 100 biletów do grania, nie? Że okej, maszynę z kulkami zrobimy. O, to jest pomysł, tylko ona chyba powinna być czerwona, ale nikt chyba nie wymaga ode mnie, że... Chociaż w sumie tutaj to może mieć prawo wymagać, wiecie? Także okej, zróbmy sobie teraz taki wylot. I teraz robimy sobie tutaj, prawda, maszynkę. Także jakby to zrobić tutaj sensownie? Okej. Okay. Tutaj oczywiście najbardziej znany mi trik, czyli dajemy czarną wełnę tam, gdzie jest spadek gdzieś. A co mnie tam? Magia. Dobra, musimy stworzyć teraz jakiegoś słoiczka tutaj sobie. Także cyk, cyk. Będzie takie z kulkami, wiecie, mam nadzieję, że kojarzycie. Co to jest, nie? No powinniście. Takie coś nad morzem też bywa, tylko że u nas w Polsce to chyba nie ma tego z gumą akurat. Dziękuję za subka kolejnej osobistości, kurczę. Dzisiaj wiecie, że podczas nagrywania tego odcinka, no to naprawdę dużo subków mi, kurczę, wbija. Wow, cieszy mnie to. Także okej. Okay. Weźmy sobie, tak? Oh no, źle położyłem. Szkło mi się strasznie zlewa, wiecie? U mnie przynajmniej na monitorze. Widzę, że wy tam normalnie tak dalej, to wy nie macie aż tak tego zlanego jak ja w tym momencie. Dobra, cyk. Cyk, cyk. Dobra, mamy coś takiego. I weźmy sobie
Mamy gumy, nie? Mamy gumy. Mam nadzieję, że się skapną, o co chodzi z tymi gumami. No ale wydaje mi się, że całkiem słabo zbudowałem, no nie kryję to. No. Ja chcę, żeby mnie dzisiaj rozwalili i zrobili po prostu takie piękne budowle, jakich jeszcze nie widziałem, bo to jest promot, także tutaj jest czas na wybudowanie czegoś po prostu świetnego, na przykład akurat tego sąsiada nie ma, okej, jest nas 8, no, także połowa sobie wyszła z areny, także muszę stwierdzić, że nie fajnie. Co my tu mamy? Nie, no nie widzę, stąd nie zauważę. Dobra, musimy zacząć arenę, wiecie? Także okej. Start, zaczynamy wotować. I pierwsza rzecz, ja myślę, że okej. Tak, jakby ktoś pytał, czemu tak nagle wybiegłem od stanowiska, to musiał mi psu otworzyć drzwi. Dokładnie, bo mój pies chciał gdzieś tam wejść, a drzwi były zamknięte i szybko musiał polecieć. Dobra, arcade. Okej, to jest znowuż okej, jakoś takie. Z gumami takie te zjeżdżalnie to są. To są takie prace zabaw, nie? Z tego co kojarzę przynajmniej. Okej. Wiesz właśnie, czy to się z arcade'em zgrywa? No niby w pobliżu arcade'ów może być, także tylko taka ocena. Co my tu mamy dalej? No tu bym powiedział, że troszeczkę słabiej, bo nie ma czym grać tak naprawdę, nie? Na dobrą sprawę. Jest trochę za mało i zła proporcja. W pierwszej chwili bym powiedział, że to jest telewizor, wiecie? Tak, so serious. Dla mnie to telewizor bardziej wygląda, niżeli jakiś ten arcade. Tutaj moje. Myślę, że ja tam całkiem takie okejkowe bym powiedział. Takie okejkowe. Więc spoczko, myślę. Tam widzę, że ktoś dał okejkę, tu też ktoś dał okejkę. No nie będzie źle, myślę. Czy ona wie, czyje to jest? Mam nadzieję, że nie. Bo to jest Wicka akurat. Dlaczego będę tu latał wokół mnie, halo? Dobra, mamy lepszą na pewno. To jest good, bo skoro moje było okej, to ten snake, bo widzę, że to jest snake, będzie good na pewno. Ale okej, ten sam motyw, ale tutaj jest jeszcze, patrzcie, jak ozdobione, kurcze blade, no. Czy, co ja bym tak, kurcze, umiał budować, nie? Nawet prąd ma podpięty, no co za człowiek. No niestety jedno super pup. Jedno pamiętajcie, zawsze można dać super pup. Pierwsze dane super pup nie odejmuje mi punktów, dopiero kolejne. Jeśli będę notorycznie dawał super pup, to będzie odejmowało punkty. Także spoko. Napisów akurat nie akceptuję, jeśli chodzi o budowlę. Aha, okej, fajny motyw. Fajny motyw, bardzo fajny. Jeszcze przypominam, żebyście na końcu odcinka nie zapomnieli napisać w komentarzu, która budowla według was była najlepsza i powinna wygrać. Tak, nie zapomnijcie o tym. Tu mi się całkiem podoba, bo to jest właśnie taki salon gier. Wow, co całkiem mądrze to wymyślone, tylko nie widać tego od razu, ale okej. Tutaj mamy okejka. Trochę to jest granie kolorów i tak dalej, chociaż co? To, czy to jest... To wygląda jak... Tak? Nie wiem, serio, nie wiem, możecie mi powiedzieć później, bo nie wiem co to jest, kurczę. Tak, ciężko mi z czymś skojarzyć to. Okej. Siódme miejsce zająłem z 8. Wygrała praca, która była nie na temat, o dziwo. No, ale ja myślę, że to będzie na tyle, moi drodzy, w tym odcinku, znaczy ten tryb jest dłuższy. Że dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, napisanie komentarza. Do zobaczenia, cześć.